Łeba, Bosmanat Łeba, kajak wędkarski Morska TV prosi. Rafał, jakżeś ty to zrobił? Ale słabizna jak. Patent zarąbisty masz. Powinienem ziewnąć do kamery. Zobaczcie, takie oto zestawy, są zestawy, dużo zestawów. Skąd ja mam te zestawy, nie? Cześć, witam. Ja cię kręcę, chłopie. Proszę bardzo. Wada kręgosłupa. Na zdroweczko. Następnym razem się trzeba umawiać, słuchaj, na parkingu, bo teraz ja muszę z tym zajmować. Tak myślałem. Ile jest 60 cm? Zobacz, jest dotąd, idealnie na środeczku. Dlaczego? Ponieważ od tego roku wymiar balony jest minimalny, 60. Ty patrz, idealnie do końca korka, dobra. No i to trzeba się tego trzymać. Słuchajcie, jesteśmy na zawodach. Podczepione balony w pół też trzeba natychmiast wypuszczać. To już też robiłem dla was filmy z kajaka. Dlatego ja, zobaczcie, użyłam małych kotwiczek, żeby jak najmniej tych podczepień było. No, zobaczymy, zobaczcie, wszyscy mierzą. Tu akurat masz tą samą wędkę co ja, czyli masz do końca korka, nie? No. No taka innowacja. Rafał, to dobrze czy niedobrze? Mi się wydaje, że to dobrze. No wiadomo, nie bierzemy tych maluchów. No. I oszczędzamy te ciało rybek, żeby nie kaleczyć za linią płetwy. I tu się tak do końca nie zgadzam z Rafałem. Tu wejdźmy w polemikę. Okay. Pływałem na kajaczku, będzie z tego film, nie wiem, który będzie pierwszy, ten czy tamten. Jakby wszedł, to tu wam pokażę. Trzy balony zrobiłem, przy czym dwie były podczepione na małe kotwiczki. No i oczywiście wypuściłem, tak jak powinno być. Natomiast moim zdaniem jedna na pewno nie przeżyje, bo aż jej flaczki wyszły. I teraz pytanie, czy taką balonę, no jakbyś zabrał przy takiej małej ilości sztuk? Ja myślę, że inaczej. Wyobraźmy sobie gościa, co łowi te balony i łowi do kompletu, nie? Żeby mieć 10 sztuk. I zobacz, złowi, nie wiem, 5 podczepionych, no i 5 normalnych, no to by już skończył łowić. Skończyłby je, wiesz, męczyć, nie? I by zszedł z wody, nie? A tak łowi dalej i znowu, żeby złowić kolejne 5 sztuk normalnie, 5 kolejnych podczepia. Na rachunek tutaj, wiesz, prawdopodobieństwa w tym momencie, tak jak żeśmy zrobili, 5 na 5, nie? Czyli zobaczcie, 10 belon nie przeżyje jego łowienia. Ufmy może tak, żeby zakończenie holowania było dla ryby takie bardziej bezpieczne. I wtedy nie będzie tu problemów, ale czy się uda? Ale już mam małe takie, ten mam, no, kotwiczki malutkie i tak się podczepiły. I tak ranią rybę. No ona w tym roku i nie chce gryźć, nie? Też to założysz? Tak, zdecydowanie. Mało rybki, nie złowiłem żadnej w tym roku, a jestem nad wodą trzeci raz. Kurwa. Cool. Ogólnie chyba pierwszy raz w życiu belonę będę łowić, mając ze sobą podwierak. Wziąłem podwierak. O, na trytytkę, zobaczcie, go przyczepiłem. Drugą trytytkę sobie wziąłem, bo nie wiem, jak go przyczepić jeszcze do plecaczka. Ponieważ nie ma belony. Słuchajcie, belona jest, ale ona nie chce gryźć, nie? I teraz każda belona się liczy na wagę złota, dlatego pierwszy raz w życiu będę łowił belonę i będę miał podbierak. Do tej pory ją łapałem, tak, nie? Ale wiecie, przy łowieniu belon tam zawsze parę spadnie, nie? Przy tym złapaniu. A tutaj no nie możemy sobie na to pozwolić, nie? Pytałeś się lokerców, bo schodzili i mówisz, że coś mieli. Mieli. Nikt nie wracał bez ryby. Aha. Jeden dziadziuś miał jedną sztukę tylko, natomiast dwóch pozostałych miało 3 i 4 ryby. Także idziemy zobaczyć, czy to jest prawda. Z tym, że oni byli z rana i teraz napiszcie w komentarzu, w jakich godzinach wam najczęściej ryba brała, bo część osób mówi, że jest taki moment o 13, że przestaje brać. Także dajcie znać, czy to jest prawda. Dobra, słuchajcie, pierwszy raz widzę, że ktoś na zawodach łowi na łódkę. Czemu? Chyba biorą. No dobra, ale mówisz, że zarzucałeś i nic. Nic nie było na kotwiczki, pierwszy rzut na włóczkę i było ranie ryby. I na niebieską. Na niebieską. Widzę też niebieska. To może być ten game changer dzisiaj. Tutaj mamy dwóch kolegów, co stoją. Od półtora godziny nie mają nic, nawet brania, nawet podbicia, nic po prostu. No to tak się nie zapowiada sympatycznie. A na cypel idziemy, ale widać, że na cyplu wcale dużo ludzi nie ma. Taką siatkę używam, że mi pływała i że mógł balony wrzucać. Ale to aż sobie pozwolę nagrać, bo to jest fajne. Zobacz, ktoś miał... Tak, patent zarąbisty masz. Zobaczy, ja mówię. No. Pływająca siatka. Taka, wiecie, i na śródlądzie. Siatka.
Normalna siatka i koło ratunkowe dla dzieci zawiązane. No. Na szybko tak. Tylko, że kolega to opatentował. Tak, ale pokazać mogę. Uwaga, to jest opatentowane, także pierwszy raz w życiu będę tak wchodzić. Tu, w tym miejscu. Woo! Jo! Zapada się. Strasznie. Dobra, ale trudno. Trzeba spróbować. O, lebeko. Dobra. O, ho, 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 ho! Zobaczcie, po szyję, to sobie spuszczę powietrze. Przy okazji. Dobra. No dobra, słuchaj. Słuchajcie, ale beczka, nie? Od razu po szyję. I mega brudna woda tu jest. Dobra, tak to wygląda. W praktyce ciśniemy tam dalej. Jak pływałem kajaczkiem tutaj, no to takie wypłycenie jest. Ja myślę, że tutaj taki dołek może być, bo ta woda, po prostu ciąg wody robi ten dołek. Przynęty już wszystkie w wodzie. Tak to wygląda. Słabo ciekawie. Sprawdzę tylko, czy to jest zamknięte. Jest, dobra. No dobra. O, dobra, kurczę, muszę jeszcze spuścić powietrze. O. Okej. Dobra, czekamy. Idę, zobaczymy, gdzie będzie to wypłycenie. Znowu zielsko. A może nam przyjdzie jeszcze zmienić tą miejscóweczkę. Na tą chwilę trochę katujemy, ale... No to zielsko, wkurzające właściwie. Dobra, słuchajcie, zielska jest tyle w wodzie, że aż na samej ręce mi się odłożyło. Przez chwilę tylko zmieniałem przynętę i mi się tyle odłożyło, a zmieniłem przynętę teraz na Jacksonika z włóczką. Bo mamy tyle tego zielska, że włóczka chyba tutaj będzie rewelacyjna. Kolejny ciernik. Ryba podhaczona musi zostać wypuszczona. Okej, poszła. No, cierników jest dużo i teraz chyba trzeba było przejść na blachę, która imituje ciernika. Nie wiem, już sam. Godzina minęła i nie ma żadnej ryby. Kamień nawet. Ale nie miałem kontaktu z dnem. W każdym razie mi się wydaje, że nie miałem. Ej, dobra, cienki ze mnie Bolek, co? Żeby kamień złowić, ej, to jestem najlepszy. Słuchajcie, Gikt jeszcze kamienia nie złowił, nie? Tak mi się wydaje, także jesteśmy pierwsi, mamy złowiony kamień. Słuchajcie, problem jest taki, miałem w tym celofanku, takim wiecie, to jest kofandu chyba, baterie wsadzone tutaj w tym, na torsie. I byłem dość głęboko, no i myślałem, znaczy się zaufałem temu czemuś. Tam miałem dwie bateryjki do GoPro i obydwie po prostu pływały w wodzie. No ale próbam je wysuszyć maksymalnie i wsadziłem do GoPro i widzę, że się zaczyna parować wszystko, więc no nie wysuszyłem ich optymalnie. No i bateryjki od GoPro jak są mokre, one tam mają 4 styki, nie? Jak są mokre i zardzewieją, to potem cały czas errory wali GoPro, więc... No. Przykra sytuacja. Dobra, jak na razie ponoć jest jedna ryba, idziemy się spytać. Jedna ryba ponoć. Jedno ja mam. Dobra, i na tą blachę to było? Na srebrno. Na srebro. Na srebro. I ja w knaldach zwyczaj. Tylko te ustrojstwa czerwone zdjęte. Tutaj machałem naprawdę wszystkim i nic. Totalne zero. Aby coś było, nawet podhaczona by była, czy cokolwiek. Nie ma. Duży haczyk i szybko miała. Aha. No jest. Pokaż, jak balona wygląda. Tak, balona wygląda. Ciasno, tu idziemy do Rafała, się spytać, co on tam ma. No, jakieś ryby są, pojedyncze w razie. No, ale no coś jest. Rafał i? Na zero mam, to obecnie. Ale tutaj ktoś coś złowił? Tutaj nie, tutaj. Człowiek, ale przed 10. O, rany. Dobra, a tam z przodu coś złowili ponoć. Michał, tam, głęboko, tak? No, on z drugiej strony, tak. Siedzi, jest! Ryba, dawaj do miary, bo tutaj liczyliśmy, że odtąd dotąd to jest wymiar, nie? No to kurna, tak wiesz. Wiesz, tak centymetr poza wymiar, nie? Zależy, jak przyłożysz. Ty, ale w okolicy tych skrzeli. To się liczy. To jest, się liczy, tak. O, w okolicach skrzeli, zobaczcie, jest. Liczy się. Węzłów zderzakowy. Jakie masz sami z
no, tak, tak się. Kurna, i ile zawiązanie czasu trwa? Jak się nauczyłem, to długo. Się, ale teraz to jest minuta 8. Kurde. Zrobisz dwie pętelki, nawijasz, przyciągasz żyłkę i masz gotowy. O nie. No normalnie węzełek, to jest spoko. Idzie Michał i szponuje, nie? O, kurde. Zobaczcie go, nie? Patrzcie, chodzi po plaży i te wsasowiczki zaczepia, bo ma rybę, nie? Za belonę. Tak, proszę bardzo, ma belonę. Tak belona wygląda, nie? To o, tak, pokaż. Tak to wygląda, zobaczcie. Przed chwilą ziewałem i tak sobie pomyślałem, że powinienem ziewnąć do kamery. Było to takie nudne dzisiaj te zawody, co? Nudne, nie? Jedno jest. Masz jedno? No popatrz, no to jest to, jesteś chyba trzy osoby mają tylko, nie? Damian, opowiadaj, czemu twój tata nosi twoją rybę? Nie wiem, no widzisz, no Krzysiu, ja co, ja przerwy tak? I woła dalej, chce walczyć. Jeszcze godzina, nie? Jeszcze cała godzina. Może wiele zmienić. Pokaż Krzysiu. I oddał chłopakom, także zaraz ci pokażę. Oddałeś już? No mówię, będę nosił i złamie swój dziubek. Aha, no tak, no, bo albo ucieknie, na to liczyłem, ale... Ktoś mnie spytał, że na tych zawodach belonowych nie złowię ani jednej belony i powiedział, że to tak kiedyś będzie miało miejsce. Nie uwierzyłbym. Po prostu bym nie uwierzył. To jest niemożliwe, żeby łowić 5 godzin i nie złowić ani jednej belony. Nie? I uwierzcie, w zasadzie nie wyszłem z wody. Ale przez to 5 godzin zacząłem łowić od samego cypla daleko. I potem przez tą całą tutaj długość, tutaj aż doszedłem tutaj. O, taki widok mamy fajny. A słyszymy tu. Jest koniec. Koniec. 5-godzinne zawody się właśnie skończyły. Tutaj też widzimy kolegów, którzy właśnie wyszli z wody. Natomiast no bardzo dużo ludzi, może nawet połowa, skończyła wędkować wcześniej. No ja się nie dziwię, bo naprawdę no, te morale też się dały. Z tego co ja jak tutaj tak chodziłem z wami rozmawiać, no to 4-5 belon stało złowionych. Szał, po prostu szał, nie? Ja pierniczę. No i ja na zero, nie? Nie widziałem belony, znaczy się nie odprowadziła mi ani jedna belona, ani jednego brania nie miałem, ani jednego podbicia. Nic. 62,4 na 100. Wow, nie! Zobaczcie, co Andrzej dał. Będzie czym otwierać znowu browary. Idziemy do Heleny Depczyk. Ją opierniczyć. Idę opierniczyć Helenę. Ojej, tak. To jest nasza wyrocznia z, wiecie, z debat. Ona wszystko zawsze wie. Wie, gdzie jest ząk i tak dalej. Helena, czemu ty mi nie powiedziałaś, że dzisiaj ja w ogóle nie mam wchodzić do wody? Wiesz, 5 godzin zmarnowane! Nie zmarnowane, że. No jak nie? Jak nie? 5 godzin w Solance są dosyć, nie? Ja cię kręcę. Tak samo. I co? No nie jest, na zero dzisiaj. Pierwsza taka belonada, nie? Że jest na zero. Aż no jest. Nie do końca tak. No 4 belony. No ale 4? 60 ludzi. Dobra, 3 słowa. Co ty myślisz? No by zrobił ryba przecież. Dobre i to. Ja, no wszyscy to co optymiści, ja nie wiem. Idziemy do kogoś mojego pokroju, kto będzie... Będzie lepiej. Wycituje. Ty. Wszyscy wrócili. Tak, jeszcze jest nadzieja. Tak, ja właśnie się obawiam tego. Tak jest zawsze, nie? Człowiek złowi to 5 flonder na przykład na jakichś tam zawodach surfcastingowych i się cieszy. Przychodzi, a tutaj niektórzy po 20. Tak kiedyś było, nie? Tak kiedyś było, nie? A człowiek się cieszył, że 5, nie? No ale co, nikt nie złowił dwóch. Nie, widziałem. Ale oni już, o, zobaczcie, że tutaj zrobię wam zbliżenie. Tam już mają puchary rozdane. Puchary już rozdane. No i oni zrobili losowanie, jak nas nie było. Słuchajcie, bo my tak zawsze rywalizujemy ze sobą, nie? Jak zawsze. I myślę, że to tak uczciwie wyszło tym razem, nie? Wszystkie nogi wypuszczone. Tak jest. No i ja tak samo. Ja to nawet, wiesz co, na nie nie patrzałem, żeby się nie stresowały. A jedno widziałem. Ty, no patrz, ale to niedobry ty. To już jest dużo. Na dzisiaj to już jest dużo. No dobra. Jedną rybę zobaczyć. To... Rafał, dzisiaj wygrałeś. Nie wiadomo, co ma na nogę. Nie no, widziałeś ryba, ja nie. Ja zawsze jak łowię, to zawsze mówię Mirek, bo to on mi pokazał, jak się łowi
trollingu. No i Mirek, słuchaj, ty też na zero, rozumiem? Tak, dwie mi zeszły. Trzy metry ode mnie pokazała świecę, jeszcze przy udach przeleciała i... To jest lepszy, no to jednak, no to ja nigdy nie ukrywałem. Dwa pobici. No, nigdy nie ukrywałem tego. Dobra, Mirek, co jest w tym roku z tą Belloną, bo ty na łódce też masz mniej. Jest, w tym roku jest coś ekstra słabo. Michał Bolda niby w siatkach ma pełno, a nam na łódkach i nie chcą skubać, nie chcą gryźć blachy i nie wiemy, co jest grane. Ona się jeszcze trze? Nie wiemy. No bo wtedy tego nie wie. Raz jest, raz nie ma tam... Ale słabizne. No dobra, ale to myślisz, że to już będzie teraz końcówką z tej Belony? No nie wiem, no ja jeszcze idę we wtorek, jeszcze tydzień i zobaczymy. Ale ja myślę, że to już będzie. Koniec. To już będzie. Yeah. Ku końcowi. Kurna, to no nie było początku wcale. No nie. No nie. No ja miałem w tym roku najwięcej 13. 13 stopni. I mówiłeś, że tak jak lata miałeś po 200 parę na łódce przez cały rok. No. To teraz miałeś 50. Coś koło tego. Dwa lata temu 270 gdzieś, bo ja tam wszystko sobie zapisuję. Aha. Rok temu 170 gdzieś, a teraz nie wiem, myślę nawet 50 chyba nie pierdolę. Ja pierdolę. Dobra, ale jakieś co, refulacje? Coś myślisz, że to ma miało jakieś... Bo po prostu nie ma, to jest pogoda. Refulacje zawsze robili. No. Czyli pogoda też jest ta sama. Słyszałem, zero problemów mówiłeś. Zero problemów. Nie, już myślałem, że 0%, a to nie. Zero problemów. Zero problemów, ale 100% satysfakcji. Problemy mi się podobają. No proszę, tak jest. O, i to jest prezent. I to jest prezent, nie? I to lubię. Co, pokaż Mati, co ty tam masz. Zestaw dla pełnoletnich. Gabriel, pokaż co wygrałeś, ale to chyba dla taty, nie? No. Zdecydowanie, nie? Tutaj mamy opiekuna Gabriela, to będzie przekazane tacie, rozumiem? No, zastanowimy się, nie? Za tą jazdę coś się należy. Statnia na wyrób nagrodę. 25. Niewiadomski Rafał Poluszki. No niemożliwe! Rafał, jakżeś ty to zrobił? Pokaż, co ty wygrałeś? Morskiego fula wygrał.